Dzień dobry Państwu. Jako gospodarz tej instytucji mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa w przepięknym, nowoczesnym Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Dzień dobry Państwu. Dziś gala plebiscytu Sierpczanin roku 2011. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą pani Henryka Piekarska, Sierpczanin roku 2000 oraz pan Jan Rzeszotarski, Sierpczanin roku 1998. Szanowni Państwo, w imieniu Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, a także wszystkich członków kapituły wyboru Sierpczanina roku 2011 serdecznie Państwa witam na kolejnej ceremonii. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, że udostępniła nam ten piękny obiekt, który niedawno został oddany. Po raz pierwszy Sierpczanin roku będzie wręczany tutaj w naszym budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Proszę Państwa, klimat uroczystości dzisiejszej wprowadzi nas tradycyjnie część artystyczna, która dzisiaj będzie wyjątkowo w nowym składzie, w nowym repertuarze wspaniałego zespołu funkcjonującego przy Centrum Kultury i Sztuki imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. A w ten klimat uroczystości wprowadzi nas Ludowy Zespół Artystyczny Kasztelanka, działający przy Centrum Kultury i Sztuki, prowadzony przez panią Jadwigę Chojnacką. Artyści dzisiaj przedstawią nowy program pod tytułem Beskid Żywiecki, na który serdecznie zapraszamy. Thank you.
Łowy tata! Thank you.
Państwu z przyszłości. Wystąpił przed Państwem zespół artystyczny Kasztelanka. W przepięknym nowym programie Beskid Żywiecki. I tak góralska muzyka zamykała na Mazowsze. Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą ceremonię nadania tytułu Sierpczanina roku 2011 zaszczyciliście wszyscy Państwo jako nasi wspaniali, honorowi goście. Przybyły na tę dzisiejszą uroczystość również władze samorządowe, miasta i powiatu. Serdecznie witamy wicestarostę Sierpeckiego, pana Marka Gąsiorskiego. I wszystkich urzędników z powiatu, którzy również dzisiaj licznie przybyli, bardzo nam miło z tego powodu. A ja bardzo serdecznie witam władze miasta, które wspierają finansowo nasz plebiscyt. Witam serdecznie pana Marka Kośmidla, burmistrza miasta Sierp. Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, wiceburmistrza miasta Sierp. I pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sierp, pana Kazimierza Czernińskiego. Witamy serdecznie wszystkich urzędników Urzędu Miasta, którzy tu dzisiaj przybyli, a także wszystkich dyrektorów i jednostki samorządowe, zarówno szczebla powiatowego, jak i miejskiego. I przy tej okazji serdecznie dziękujemy za wspieranie jako organizacji pożytku publicznego naszego Towarzystwa Naukowego Płockiego. Witamy wszystkich przybyłych gości, a w szczególności grono laureatów dotychczasowych 19 edycji wyboru Sierpczanina Roku oraz małżonki nieżyjących laureatów, panią Barbarę Gutowską, brawo, Elżbietę Jankowską, panią Alicję Gąsiorowską oraz członków kapituły honorowej wyboru Sierpczanina roku 2011, których za moment przedstawimy. Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich zebranych, a także media, które życzliwie nas wspierają, czasem podpowiadają, ale generalnie pozytywnie oceniają działalność tych środowisk twórczych, której jesteśmy reprezentantem. A więc szczególnie witam panią Teresę Radwańską z Tygodnika Płockiego, która nie tylko towarzystwo wspiera, ale w ogóle nasze miasto. Panią redaktor Annę Matuszewską z Kuriera Sierpeckiego. A także naszą telewizję kablową, która towarzyszy nam na co dzień. Już przyzwyczailiśmy się do tej obecności, ale jest to wspaniała dokumentacja tego, co się w mieście dzieje. Bardzo dziękujemy i bardzo serdecznie witamy wszystkie inne osoby piszące, szczególnie te, które robią to w nowoczesnej formie, jak na przykład pani Magdalena Staniszewska. Jutro w internecie pewnie będziemy mogli o sobie przeczytać. Dziękujemy. Proszę Państwa, pomysłodawcą plebiscytu Sierpczanin Roku dla dobra i sławy miasta Sierpca jest pan Marek Zbyński, który udzielił licencji Towarzystwu Naukowemu Płockiemu oddziałowi w Sierpcu. W skład zaszczytnej bardzo dla członków kapituły wyboru Sierpczanina Roku, jest to funkcja przecież zupełnie społeczna i honorowa, wchodzą między innymi jako w zasadzie główne osoby Sierpczanie Roku lat minionych. A są to pan Zbigniew Karzyński, Sierpczanin Roku 1995. Niestety nie mógł być obecny, ale głosował i prosił serdecznie Państwa pozdrowić Sosnowca. Pan Hubert Szczepek, Sierpczanin Roku 1996. Witamy serdecznie. Pan Jan Rzeszoczarski, Sierpczanin Roku 1998. Pani Henryka Piekarska, Sierpczanka Roku 2000.
pani Hanna Kowalska, sierpczanka roku 2001. Witamy serdecznie. Pan Marek Kośnider, sierpczanie roku 2002. Pan Jan Burakowski, sierpczanin roku 2004, który również pozdrawia, również głosował, ale z racji zamieszkania już w tej chwili w Olsztynie, na tym zasadzie musi się ograniczyć jego rola w tej chwili. Pan Tadeusz Termański, sierpczanin roku 2005. Ksiądz Andrzej Wieckowski, sierpczanin roku 2006. Pan Wojciech Jaworowski i pan Wojciech Richter, sierpczanie roku 2007. Pani Barbara Gil, sierpczanka roku 2008. Pan Józef Urbański, sierpczanin roku 2010. Członkowie kapituły od początku, czyli od 1993 roku, to pan Zdzisław Buda, Jan Krzemiński, niezawodny, zawsze obecny, świętej pamięci pan Andrzej Olechowski, którego małżonkę przed chwilą witaliśmy, ale jeszcze raz. Pan Kazimierz Pracki oraz autor tytułu pan Marek Zgliński. Ponadto do kapituły wchodzą organizatorzy tej ceremonii od kilku lat na mocy cesji właśnie licencji zarejestrowanej, a więc członkowie zarządu oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. Są to pani Krystyna Szczepek, pani Ewa Jeziuszka, pan Edward Kalinowski i pan Grzegorz Wąsiewski. Proszę państwa, w dniu 12 czerwca bieżącego roku kapituła Komitetu Honorowego Wyboru Sierpczanina Roku 2011 rozpatrzyła wnioski składane przez sierpczan do oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. Wcześniejsze informacje o plebiscycie były w lokalnych mediach. W wyniku postępowania nominowanych było 5 zacnych osób. W układzie alfabetycznym, i tylko tak proszę taką kolejność traktować, są to pan Krzysztof Falkiewicz. Za dokumentację fotograficzną naszego miasta, a także za wystawę w ubiegłym roku zorganizowaną, dokumentującą uroki ziemi sierpeckiej, która to wystawa była zorganizowana z okazji 40-lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej. Ale także pan Krzysztof nominację otrzymał za działalność dobroczynną i charytatywną, gdzie jako przedsiębiorca wspiera sierpeckie organizacje pozarządowe, ale również osoby fizyczne będące w potrzebie. Bardzo zapraszamy. Prosimy pani Krzysztofię na scenę. Przedstawię następną osobę. Pan Paweł Gąsiorowski. Za dorobek badawczy o tematyce sierpeckiej, za publikację Nekropolie Ziemi Sierpeckiej, Chopin w Rościszewie oraz liczne artykuły o tematyce historycznej, spowodowanie nadania jednej z nowych ulic w Bydgoszczy nazwę Sierpecka. Zapraszamy na scenę. Zwłaszcza za tę ulicę Sierpecką w Bydgoszczy. Pan Michał Głowacki. Proszę państwa, znamy pana Michała. Brawa, tak? Dużo rodziny ma pan na scenie, czy co? Nie. Znamy pana Michała jako kapelmistrza orkiestry. W
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewcu. Pan Michał prowadzi od 27 lat tę orkiestrę i proszę Państwa, z ogromnymi sukcesami nie tylko muzycznymi, ale także wychowawczymi w stosunku do pokolenia tych młodych ludzi. Zgadza się? Wychowuje Was? Jednocześnie, proszę Państwa, ta muzyka ma rolę integracyjną. Wiemy, że tak jest, że często na uroczystościach miejskich mamy okazję podziwiać, widzieć. Zostało to nagrodzone wieloma nagrodami i wyróżnieniami na różnego rodzaju profesjonalnych festiwalach muzycznych w kraju, ale także orkiestra ta bywała za granicą ze swoim repertuarem. Zapraszamy. Nie ukrywam, że osobę, którą wymienię, bardzo mnie interesuje, ponieważ się zajmuje bardzo ciekawą działaniem, o którym chcę powiedzieć. Pan Tomasz Kowalski. Za ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez dokumentowanie i odkrywanie miejsc pamięci narodowej, inspirowanie młodzieży do podobnego działania, realizację projektów filmowych. Zapraszamy na scenę. Tego jeszcze nie było, żeby taki młody człowiek otrzymywał nominację. Pani Danuta Żuławnik za osobowość i charyzmę. Pani Danuta przed prawie 15 laty założyła pierwszą prywatną szkołę podstawową i o takim charakterze ta szkoła zostaje. Jest to szkoła o charakterze integracyjnym, a pani Danuta została nominowana ze względu na zbudowanie kreatywnego zespołu ludzi z pasją, którzy poświęcają się dzieciom, ale także za wyniki. W ubiegłym roku wielu laureatów w konkursach kuratoryjnych, ale także innych organizacji pozarządowych. Zapraszamy. Jest to jedyna przedstawicielka pięknej. Także parytety nie są przez nasze społeczeństwo zachowane niestety. Ale jeszcze to, pani Danusia myślę, nie mogła to, dzisiaj przyjść. Zawsze mówię, że nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Tak żałujemy, że pani Danusia nie mogła przyjść. Co prawda dzwoniła, że źle się czuje, ale myślałam, że jednak udaje się. Proszę Państwa, ale emocje coraz bardziej idą w górę. Także bardzo bym prosił pana burmistrza Marka Kośmidra i członków zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego w Siewcu o wręczenie okolicznościowych dyplomów. Bardzo proszę. Brawa dla wszystkich, proszę Państwa. Na scenę proszę pana Józefa Wiesława Urbańskiego, sierpczanina roku 2010 oraz pana Marka Zmińskiego, właściciela tego tytułu i pomysłodawcy. I oczywiście jest czas dla fotoreporterów. Werdykt kapituły Komitetu Honorowego Wyboru Sierpczanina roku 2011 przedstawi pan Marek Zmiński. Zapraszamy do mikrofonu. Emocje coraz większe.
Witam Państwa, miłośników serca. Gratuluję serdecznie wszystkim nominowanym do tytułu. Dzięki temu może zostać choć w części doceniona praca i osiągnięcia ludzi twórczych. Kapituła w tym roku długo się zastanawiała, aż do czerwca. Wszyscy byli godni, jednak formuła mówi, że trzeba wybrać jednego i te trofeum czeka na laureata. Ludzie przemijają, dzieła pozostają, a my tu obecnie próbujemy dać o nich świadectwo i sami stajemy się częścią tej historii. Teraz najważniejsze zdanie. Biorę Was wszystkich za świadków, abyśmy w przyszłości dali świadectwo i po wsze czasy wiadomym było, że dla dobra i sławy miasta Sierpca sierpczaninem roku 2011 został pan Michał Kowalski, kapelusz. Sierpczanina roku 2011. Zapraszamy na hotel, a pana Józefa Urbańskiego prosimy o wygłoszenie laudencji przedstawiającej drogę życiową i zasługi laureata. Gratulujemy serdecznie i życzymy takiej twardości, takiego działania, jak twardy jest ten kasztelan. Dobrego. Zapraszamy. Proszę. Posłuchamy teraz laudacji, żebyśmy mogli upewnić się, że ta długo myśląca kapituła, bo do czerwca, ale to dlatego myślała, żeby dobrze wybrać, ponieważ miała duży dylemat. Prosimy bardzo. Michał Głowacki, sierpczanin roku 2011. Urodził się 29 września 1957 roku w miejscowości Więszęcin, gmina Szczytowa. Od 1958 roku życie naszego laureata związane jest nierozerwalnie z naszym miastem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w technikum mechanicznym. W wieku 16 lat za sprawą Leopolda Zbierzchowskiego trafił do Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, gdzie rozpoczął naukę gry na trąbce. Po maturze postanowił rozwijać swoje zainteresowania w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku w klasie trąbki profesora Włodzimierza Pikały. Pierwszą pracę podjął, będąc jeszcze uczniem, w 1980 roku jako trębacz w Płockiej Orkiestrze Kameralnej, w której pracował 15 lat. Dyplom obronił w maju 1982 roku, a od września podjął pracę w nowo otwartej w Sierpcu filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku jako nauczyciel klasy trąbki. Powodowany potrzebą serca w lipcu 1985 roku obejmuje kapelmistrzostwo Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu. Orkiestry, w której stawiał pierwsze kroki. Rozpoczyna siedmioletni okres przebudowy
pod upadającego zespołu wypełniony nauką gry na instrumentach dętych, ich remontami, ujednoliceniem umundurowania i przepisywaniem całych tomów nut. Młody zespół odnosi pierwszy sukces 1 maja 1992 roku podczas przeglądu orkiestr dętych w Gostyninie. W 1988 roku Michał Głowacki przechodzi do pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku, gdzie nauczał do przejścia na emeryturę w 2007 roku. W roku 1995 wraz z nauczycielami i wychowankami Szkoły Muzycznej z Płocka zakłada zespół Canzona Brass Quintet, kultywujący tradycję płockiej kapeli katedralnej. Zespołem tym współpracuje do dziś. We wrześniu 2011 roku w sierpeckiej parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny zespół dał koncert muzyki barokowej, entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy. Dwa koncerty odbyły się też w Muzeum Wsi Mazowieckiej. W roku 2000 Michał Głowacki podejmuje pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Płońsku i pracuje do dnia dzisiejszego. W roku 2010 podejmuje również pracę z orkiestrą w Zespole Szkół w Dzierżążni. Mówiąc o sukcesach zawodowych, trzeba koniecznie powiedzieć o życiu rodzinnym pana Michała. Z żoną Izabelą, pianistką, poznali się w czasach nauki w Szkole Muzycznej w Płocku i stanowią związek od 29 lat. Stworzyli dom od... Stworzyli dom oparty na miłości i wzajemnym szacunku. Wychowali razem dwie córki. Martę, od 5 lat mężatkę, zięć Marcin, oboje absolwenci Akademii Muzycznej w Łodzi, Medycznej w Łodzi, pracują i mieszkają w Szczecinie. I Agatę, tegoroczną absolwentkę LO w Sierpcu. Obie córki przez wiele lat grały w orkiestrze. Nie można też nie wspomnieć o 3-letnim ukochanym wnuczku, Jasiu. Dom i rodzina były zawsze ostoją spokoju, wsparcia i radości w dobrych i złych chwilach. A czas spędzony z wnukiem Jasiem to dla pana Michała złote chwile jego życia. Michał Głowacki czuje się spełnionym człowiekiem we wszystkich dziedzinach. Po 30 latach pracy w szkolnictwie muzycznym pozostawił grupę znakomicie grających wychowanków, absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Płocku oraz tych, którzy ukończywszy pierwszy stopień Szkoły Muzycznej, wtopili się w kulturalny pejzaż swoich miejscowości, wzbogacając go swoją działalnością. O swojej pracy w sierpeckiej orkiestrze dętej mówi: obejmując posadę kapelmistrza w roku 1985, nie przypuszczałem, że stanie się ona integralną częścią mojego życia i że poświęcę jej 27 najlepszych lat. Nie żałuję ani jednego dnia. Rozpatrując lata mozolnej, trudnej pracy i nieśmiało patrząc w przyszłość, mam tylko jedno życzenie, abym mógł dalej pracować z tym zespołem i służyć środowisku, z którego wyszedłem i w którym przyszło mi żyć. Pan Michał Głowacki jako swego rodzaju fenomen na terenie Sierpca jest jednoosobową instytucją wychowawczą, kształtuje postawy młodych ludzi, ich gust muzyczny, kulturę, patriotyzm oraz pokazuje im, jak można aktywnie obcować ze sztuką. W orkiestrze grają dziś dzieci byłych jej członków, co dobitnie świadczy o integracyjnej roli tego zespołu dla sierpeckiego środowiska. Michał Głowacki osiągnął w pracy z orkiestrą mnóstwo sukcesów zarówno na szczeblu powiatu, województwa i kraju, jak i poza granicami Polski. Za pracę z dziećmi i młodzieżą pan Michał otrzymał brązowy i srebrny krzyż zasługi, brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, 4-krotnie nagrodę dyrektorów szkół muzycznych w Płocku i Płońsku oraz liczne odznaczenia i wyróżnienia. 5-krotnie orkiestra pod jego batutą zajmowała 3. miejsce, 9-krotnie 2. miejsce i 3-krotnie 1. miejsce w różnych przeglądach i festiwalach w kraju. Z rąk księcia Antona Guntera Herzog von Oldenburga orkiestra otrzymała złoty medal
laureata festiwalu Wrastet Niemcy, a na festiwalu Orkiestr Dętych i Majoretek Mosciano San Angelo we Włoszech Złotą Lirę. W ciągu 27 lat Michał Głowacki zagrał ze swoją orkiestrą około 600 koncertów dla słuchaczy w Polsce, w Niemczech, we Włoszech i w Czechach. A przede wszystkim uzyskał uznanie i szacunek środowiska, w którym żyje i pracuje. Namacalnym tego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Józef Urbański, Sierpczanin roku 2010. Historia. Ostatnim sierpczaninem roku był pan Józef Urbański, a teraz może jeszcze słówko tylko. Drogi panie Michale, jest mi niezmiernie miło, jestem uradowany z tego powodu, że to właśnie ja mogłem odczytać tę laudację. To, że jestem rodzicem dwóch synów, którzy w tej orkiestrze grają, spowodowało, że przez te wszystkie lata przeżywaliśmy razem wszystkie chwile i radości, i kłopotów. Dlatego ta chwila jest dla mnie tak bardzo cenna, bo to było takie rodzinne granie. Chociaż sam nie gram, to jednak zawsze, kiedy wygraliśmy, graliście, to jakoś mi tak w duszy grało i było miło. Jak już Michał, stałeś tutaj do tego mikrofonu. Ja wiem, że to może będzie trudne dla Ciebie, bo widzę ogromne wzruszenie na Twojej twarzy, ale teraz jest głos dla Ciebie. Jeżeli po tych wrażeniach się uda ten głos wydobyć. Szanowni Państwo, będzie mi łatwiej może rozmawiać siedząc. Mimo wszystko. Prosimy bardzo. Może nie jestem bardzo zdenerwowany, ale rozrzewniony na pewno. Szanowni Państwo, snuć rozważania o młodzieńczych wyborach to tak jak wróżyć z fusów lub stawiać na niewiadomą kartę. Wiadomo, że coś w człowieku drzemie. Można by to ubierać w różne słowa. Mówiąc o talencie, może by było zbyt mocno, o powołaniu, tak może średnio. Najlepiej chyba powiedzieć by było, że chyba drzemie w nas, z nas w każdym, jakaś iskra Boża, która nas pcha w tym, a nie akurat w innym kierunku. Ja myślę, że ta iskra Boża od najmłodszych lat albo była we mnie, albo blisko mnie. Ponieważ od razu musiałbym wyjaśnić, bo młodzieży pewne wyjaśnienia nic nie dadzą, jeżeli nie powiem, że mieszkałem w Sierpcu na ulicy mojego patrona Bartosza Głowackiego, ale administracyjnie ta ulica należała do miejscowości, do Sierpca, ale światło podciągnięto dopiero w 1966 roku. Tak więc nie było mowy o żadnym odbiorniku radiowym ani telewizyjnym. Jeżeli chodzi o rozrywkę czy o chęć obcowania z muzyką, można było tylko wyrazić to własnym śpiewem lub też jeżeli ojciec kupił harmonijkę ustną, na której się wygrywało tam głębokie studzienki i inne, ale ona niedługo służyła, bo jak bardzo intensywnie się grało, to niedługo uległa zniszczeniu. Po skończeniu szkoły podstawowej poszedłem do technikum, gdzie już była od roku orkiestra dęta. Zgłosiłem się tam na rekrutację, oczywiście przesłuchano mnie. Padła krótka propozycja puzon albo trąbka. Odpowiedź była równie krótka trąbka, chociaż nawet nie bardzo wiedziałem, jak ta trąbka wygląda. Nie od razu też dałem się przekonać do tego instrumentu. Początki były bardzo trudne, może dlatego, że przy masowym szkoleniu nie zawsze jest czas dla poszczególnych osób. Dopiero w momencie, jak przyszedłem do Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, zajął się mną tam pan Czesław Nowakowski, wieloletni orkiestrant, muzyk wojskowy, który poświęcał mi sporo uwagi i właśnie tak to się zaczęło. Postępy były duże i szybkie. Po skończeniu technikum, zamiast jechać na północ do Olsztyna na egzaminy do Akademii Rolniczej, pojechałem na południe do Płocka.
na egzamin do szkoły muzycznej. Oczywiście zostałem przyjęty i przez następnych 5 lat kontynuowałem naukę w klasie trąbki, tak jak profesor Włodzimierz Apikały. Będąc już dorosłym człowiekiem, bo byłem po maturze, podjąłem pracę w tym czasie. W 1983 roku. Z żoną Izabelą założyliśmy rodzinę i mniej było czasu na nagranie w orkiestrze, które poświęciłem 10 lat. Wieści dochodzące z zaratusza były troszeczkę niepokojące. Orkiestra była troszeczkę skonfliktowana, zaawansowana wiekowo. W okresie, kiedy ja zaczynałem tam grać w wieku 16-17 lat, była nas spora grupa entuzjastów. Prowadził ich i uczył pan Leopold Zbierzchowski. Później z takich czy innych względów osoby poodchodziły, tak samo jak i pan Zbierzchowski. Starsi panowie nie byli tam specjalnie zainteresowani wielką współpracą. Nie starczało też sił panu Nowakowskiemu. I tak 1 lipca 1985 roku poproszono mnie, abym objął kapelmistrzostwo tej orkiestry za aprobatą wszystkich grających. Było to 24 starszych panów, którzy bardzo chętnie zaczęli współpracować, ale była to współpraca mniej więcej 4 razy w roku, na 2-3 tygodnie przed imprezą. Zainteresowała ich raczej tylko i wyłącznie oprawa uroczystości kościelnych, świąt. Spotykali się 2-3 tygodnie przed uroczystością, ogrywali i następne 3-4 miesiące nie było właściwie orkiestry. Taki rodzaj pracy nie zadowalał mnie, bo tych panów wciąż ubywało z racji wieku i chorób, które tam dokuczały im. Trzeba było zainwestować w młodzież. Pierwszym takim młodym panem, który zaczął grać, w tej chwili już bardzo dorosłym, był pan Piotr Kępka, który przyszedł i później od tego momentu już zaroiło się od tej młodzieży w orkiestrze, bo ich coraz więcej. Po 7 latach działalności właściwie była już tylko sama młodzież. Był to pierwszy sukces, który odnieśliśmy na przeglądzie orkiestr w Gostyninie. Było wtedy 25 osób samej młodzieży. Orkiestra wciąż się rozwijała. Jako anegdoty można powiedzieć, że przychodziły całe klany rodzinne. Z jednego rodu grało 8 osób. Także rekrutowaliśmy młodych ludzi na zasadzie, że skoro grasz, więc może siostra lub brat, albo koleżanka będzie chciała razem z tobą uczestniczyć w tych próbach. Zaczęliśmy pracę systematyczną i trwającą cały rok, nie tylko od imprezy do imprezy, ale systematycznie odbywające się zajęcia 2, a nawet 3 razy w tygodniu. Postęp był duży, chociaż państwo wszyscy wiecie, jakie były lata 80. do lat 2000. Szalejąca inflacja, puste półki i to również się tyczyło sfery muzycznej. Nie było żadnych instrumentów. Nie było mundurowania, nie było koszul, nie było właściwie niczego, akcesoriów, które były potrzebne dla grających. Z wielkim trudem żeśmy tam jakoś próbowali ubrać tą młodzież, chociaż to jest do tej pory największy problem, ponieważ ta orkiestra co pół roku jest inna. Te dziewczynki, które były dziewczynkami, za pół roku już są panienkami i wymagają innego stroju i właściwie... Ale tak... przepraszam, nie wygląda, żeby one... w biednych strojach chodziły. Zaraz wiem, pan powie, że to dzięki panu burmistrzowi, ale stroje są piękne. To są stroje z 2008 roku. A tamte stroje były szare, niewyględne. Nigdy orkiestra mi się w nich nie podobała. Ale żeby zobaczyć orkiestrę w białej koszule, trzeba było tę koszulę uszyć. Najpierw znaleźć materiał i później zlecić komuś, żeby uszył. Nie było możliwości dostania kompletu białych koszul dla całej orkiestry. Przełom nastąpił około roku 2000, na stulecie jednostki i orkiestry.
opieką orkiestrę otoczył pan burmistrz Marek Kośmider. Uszyliśmy pierwsze stroje jednakowe, kolorowe, takie jak chciałem, żeby wyglądała młodzież w nich. Młodzież i dzieci, nie szare, granatowe, tylko kolorowe. Było to połączenie kolorów siwego, czerwieni meksykańskiej i czarnego. Białe, oczywiście białe koszule, krawat z Louisem Armstrongiem, legendą trąbki. Bardzo ładnie wyglądali w tych strojach. Służą one nam do tej pory na zmianę. Te stroje, które tutaj młodzież jest ubrana, to jest właśnie nasz wymysł z roku 2007 i 2008. A my nie używamy dopiero teraz. Zmiana nastawienia grających rodziła się wolno, ale jak zauważyli, że praca przynosi efekty, po prostu zaufali mi. Efekty przyszły szybko i były osoby, które zaczynały w wieku 7-8 lat. Pamiętam, mieszkałem na ulicy Kwaśniewskiego, po drugiej w blokach ZGM-u, po drugiej były bloki spółdzielni mieszkaniowej. Z tamtego osiedla w początkowym okresie było 13 osób, które grały. Chodziliśmy razem na próbę, razem żeśmy wracali. I to były właśnie podwaliny tej nowej orkiestry. Lata 2000 to już można powiedzieć zalążek tego pasma sukcesów tej nowej orkiestry. Hojność władz miasta, panów burmistrzów spowodowała, że eksplozja nastąpiła w latach 2004-2008. Wtedy orkiestra zdobyła najwięcej laurów i sukcesów. Ale te wszystkie dyplomy stoją w gablotach i przypominają nam o tym, że były kiedyś takie wydarzenia. Większość wspomnień nosimy w sercu i są takie chwile i koncerty, których nigdy nie zapomnę. Przede wszystkim koncerty we Włoszech, w których zawsze brało 3-4 orkiestry jednego wieczoru i często gęsto było tak, że po prostu publiczność nie chciała nas wypuścić ze sceny. Pamiętam koncert na placu Trzech Panów Rossetto, w którym orkiestra dostała takie brawa, że bisowała prawie pół godziny, aż prawie do wyczerpania fizycznego. Mało tego, po zejściu, przy wynoszeniu instrumentów, przechodząc koło trybun, dostawali brawa jeszcze. Dla takich chwil, proszę Państwa, warto żyć. Warto żyć, warto pracować. Ale może nie chodzi tu o te sukcesy, tylko one pozwoliły nam zjednać to chyba to, co najważniejsze. Szacunek władz miasta, które nam wydatnie pomogły w budowaniu tego nowego zespołu. Szacunek państwa, uśmiech na ulicy i pogodne oblicze. Odbiór naszych efektów naszej pracy. Pełen szacunku i zrozumienia. A dla mnie prowadzącego wiarę w to, że taka praca ma sens i że jestem w stanie to zrobić dobrze i może jeszcze lepiej, bo doświadczenie przybywa i te umiejętności, które nabyłem ileś lat temu, one teraz procentują. Orkiestra ma się dobrze, wygląda ślicznie, jest to sama młodzież, właściwie oparta na kilku osobach dorosłych, które stanowią trzon tego zespołu. I myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten zespół trwał i rozwijał się dalej. Ogromne brawa dla laureata
Kowalczyk, Kalina roku 2011. Pani Prezes Henryki Piekarskiej złożyć serdeczne podziękowania dla Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu oraz Kapitule Komitetu Honorowego Wyboru Sierpczanina roku 2011 za nadanie mi tego zaszczytnego tytułu. Te brawa świadczą o tym, że kapituła dokonała właściwego wyboru, proszę Państwa. Dziękuję również tym, którzy zaproponowali moją kandydaturę do tytułu. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali mnie przez lata mojej pracy, w szczególności władzom miasta kolejnych kadencji. Instytucjom takim jak Muzeum Wsi Mazowieckiej w osobie dyrektora Jana Rzeszowskiego. Przedsiębiorstwu MPG z dyrektorem Tadeuszem Stelmańskim. I wielu innym instytucjom i firmom, osobom prywatnym, których nie sposób w tym momencie wymienić. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, dyrektorom szkół, w których pracuję, i tych, z którymi współpracuję. Przyjaciołom i znajomym. Przez 27 lat pracy miałem przyjemność poznać wielu młodych, utalentowanych ludzi i zarazić ich pasją do muzykowania. Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie wspólnie spędzone chwile, za Waszą obecność, zaangażowanie i chęć do pracy, która przyczyniła się do naszych sukcesów. Nie mogę tu pominąć rodziców osób grających w orkiestrze. Wasza dyskretna pomoc jest nieoceniona i zawsze mile widziana. Dziękuję panu Markowi Tabiszowi za pomoc muzyczną, medialną i organizacyjną. Dziękuję rodzinie za przybycie i obecność na tej pięknej uroczystości. Dziękuję szczególnie mojej żonie Izabeli oraz córkom za wsparcie, szacunek i miłość dane mi od Was przez 29 lat wspólnego życia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy Sierpczaninowi roku 2011, panu Michałowi Głowackiemu. Panie Michale, może na potem.
za te piękne, wzruszające słowa. Proszę Państwa, o głos poprosiły dwie osoby. Zapraszamy Pana Marka Gąsiorowskiego, wicestarostę Sierpeckiego. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wzruszony jestem bardzo. Wzruszony tym, o czym mówił laureat Sierpczanin roku 2011. Znam Michała tyle lat, a nigdy nie sądziłem, że jest tak skromnym i wrażliwym człowiekiem. Wiedziałem, że muzyk to człowiek o wielkim sercu, o wielkiej wrażliwości, ale dzisiaj przekonałem się, jak wielkim jest tym człowiekiem. Także w tym momencie z ogromnym wzruszeniem chcę pogratulować w imieniu samorządu powiatu sierpeckiego, w imieniu własnym, w imieniu pana starosty Jana Laskowskiego za to wielkie osiągnięcie, Sierpczanin roku. Małe miasto lub wielkie miasto. Chwilę, czas mija, historia się tworzy. Ale proszę Państwa, prawdziwą historię tworzą ludzie. Tworzą ludzie, którzy w tym momencie są na scenie i przed chwilą, gdy byli prezentowani pozostali kandydaci, nominowani, też osoby bardzo zasłużone, osoby wykonujące małą pracę, ale jak wielką pracę dla tego miasta. To właśnie te osoby tworzą piękną historię, historię, którą zostawimy następnym pokoleniom. Następnym pokoleniom, które będzie wracać do tych chwil i te piękne słowa, które tutaj Michał opowiadał, to budowanie orkiestry od podstaw, krok po kroku, nauczyciel z pasją, pedagog z pasją, ogromny, wielki człowiek, który poświęcał czas, rozdawał miłość, rozdawał talenty, dawał możliwość młodym ludziom odnaleźć się w życiu. Miałem to szczęście również przez chwilę, jak sięgnę pamięcią, lat szkolnych, technikum. Dyrektor Nowakowski jest tutaj z nami. Ogromny również człowiek, wspaniały dyrektor, wspaniały pedagog. Orkiestra szkolna. Michał miał to szczęście, wybór tylko dwóch instrumentów. Ja miałem trzeci, drzwi. No i to zostało. Bo nie każdy ma to piękne talent, ten piękny talent, to piękne spotkanie z muzyką. I cóż, proszę Państwa, przyszedł czas na te gratulacje, więc jeszcze raz powtórzę, że chciałem pogratulować wszystkim nominowanym, którzy tu byli na tej scenie. To również wielcy ludzie, którzy dużo dobrego zrobili dla miasta Sierpca, a przede wszystkim dzisiejszemu laureatowi Michałowi Głowackiemu. Dzisiaj szczególne gratulacje za całokształt, za te piękne lata przeżyte, przeżyte lata z młodzieżą, z orkiestrą, z rodziną. Tego wszystkiego gratulujemy i życzymy na następne lata. I w imieniu samorządu poproszę panią sekretarz, żeby mi pomogła działanie, kwiaty i upominek dla pana Michała. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
pokłony dla nominowanych i dla laureata od powiatu sierpeckiego. A teraz w imieniu samorządu miejskiego głos zabierze pan Kazimierz Czerwiński. Proszę bardzo. Pan burmistrz miasta poprosił o głos w drugiej części spotkania w sali balowej lustrzanej, gdzie oddamy prawo pierwszeństwa w wygłoszeniu toasty. I pozostali również tam będą mogli życzenia składać. Oczywiście. Proszę bardzo. Więc ja jestem również bardzo wzruszony i bardzo się cieszę. Chcę zaznaczyć, że jestem wnioskodawcą. I żeby już nie rozciągać, bo już myślę, że wszystko powiedziano, ja jedynie odczytam. Szanowny panie Michale Wielki, można dodać. Gratuluję tytułu sierpczanina roku 2011. Czynię to z wielką przyjemnością w imieniu radnych Rady Miejskiej, w tym przewodniczących Marka Chrzanowskiego i Zbigniewa Mroczkowskiego. Uważam, że werdykt kapituły honorowe był strzałem w dziesiątkę. Przyznam, że nie miałem żadnych wątpliwości, że to pan otrzyma te zaszczytne sierpeckie prestiżowe wyróżnienie. Te 19 w kolejności dostało się w dobre ręce. Tytuł sierpczanina roku to ogromna osobista satysfakcja, to wielki sukces. Wyróżnienie te nazywane jest często tak zwanym sierpeckim Wiktorem, sierpeckim Oskarem. Jakże szlachetne w swej istocie, bo przyznawane za bezinteresowną pracę społeczną na rzecz ludzi. Dla dobra i sławy sierpca naszej małej ojczyzny. Pana sumienna praca została w końcu właściwie doceniona. Docenili już ją wcześniej radni Rady Miejskiej, przyznając panu medal zasłużony dla miasta Sierpca w dniu 30 maja 2012 roku. Pana wyróżnienie to również uznanie i satysfakcja dla ludzi sierpeckiej kultury. Takich ludzi jak pan trzeba dostrzegać, doceniać i nagradzać. Jeszcze raz gratuluję, życząc dalszych sukcesów i kolejnych wyróżnień. Serdecznie dziękuję.